Dzień dobry. Słuchajcie, przygotowania moje już do sezonu. Tu mam taką fajną wyleniarnię w Bydgoszczy, obok tego ogromny park skarpa. Nie wiem to co jest, także super pożytek dla pszczół. I zachęcony tym miejscem przywiozę parę rodzin do Bydgoszczy z rancza pszczelich, żeby tu sobie całe lato grasowały po tych wszystkich roślinkach miododajnych. Tu jeszcze z dawnych czasów mam taki fajny pień wierzbowy i będzie to tak zwany ul dydaktyczny. Wyżłobiłem pięknie, oczyściłem ten cały środek. Tu jest powierzchnia wyrównana. Tu założymy ładną szybkę z pleksji, żeby było widać latem, jak te pszczółki tam pracują, jak budują te plastry. Dla wnuków, dla tych, co będą chcieli to zobaczyć z bliska, bezpiecznie sobie popatrzeć na życie pszczół. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Pień już wysuszony. Zrobiłem takie fajne daszki pokryte papą. Pod spodem jeszcze jest płyta wiórowa, żeby ten zapach nie przedostawał się do ula. I to będzie taka barć dydaktyczna. Tu z kolei mamy taką olbrzymią barć. Był to pień też wierzby. Zobaczcie, dwa konary rosły sobie w takim stylu V. Tak, i w środku już jest pustka. Teraz już założyłem daszek, ale w tych dwóch konarach jest po prostu olbrzymi otwór, sięgający prawie do dołu. I ten otwór też został wybrany. Zrobimy im tu małe wejście i te pszczoły będą sobie żyły tu tak naturalnie, prawie bez ingerencji człowieka, tylko zrobię jakieś zabiegi latem i jesienią na warozę, tak żeby przeżyły do wiosny, bo trzeba im pomóc, my żeśmy ściągnęli tą warozę. Będę miał też tutaj do pokazania i będę wam pokazywał takie ule trzcinowe, który też będzie ładnie zasiedlony, tak, pomalowany jeszcze będzie pokostem. Taki ładny ul trzcinowy z wymienianą dennicą, także będzie można sprawdzać, co się tam dzieje. Wszystko będzie pięknie. O, i będziemy hodować ule. Polecam szczególnie do takich ładnych ogródków, dużych ogródków. Warto sobie taki ul ściągnąć. Mamy go zresztą w naszym sklepie i hodować sobie takie pszczółki. Może nie dla miodu, słuchajcie, bo to jest nie najważniejsze. Ale w całej okolicy na pewno będzie dużo, dużo więcej owoców, a już piękne jarzębiny czy ogniki będą na pewno. W takich ulach wielkopolskich będę trzymał swoje rodziny produkcyjne, czyli te, z których będę chciał pozyskać trochę miodu. No dla całej rodziny. Nie na sprzedaż, ale dla całej rodziny. No chyba, że ktoś się trafi, przyjedzie na rancho, to taki słoiczek miodu, jak będzie grzeczny, to dostanie. Prawda, pani Michalina? O, mamy tu fajne daszki, trzy korpusy. Tak, w zależności będą dostawiane, jak będzie to potrzeba. I w takich ulach będę trzymał moje rodzinki produkcyjne. Także to są takie moje cztery pomysły na ten sezon. Bardzo się zaprzyjaźniłem z tymi małymi stworzeniami, bo widzę ogromną różnicę. Pamiętam, jak ich nie miałem i teraz pamiętam, jakie mam. Zupełnie inna przyroda wokół. Więcej kwiatów, więcej owoców, więcej życia w tej przyrodzie, bo musimy pamiętać, że pszczoły i nie tylko, inne owady, inne też pożyteczne zapylacze są członkiem ekosystemu i jedno potrzebne jest drugiemu. Bez tego nie ma następnego. Tak jak to się mówi, życie zjada życie. Mamy też na rancho i tu pszczoły murarki, też mamy specjalne domki do tych pszczółek, także będziemy dbać o owady zapylające w tym roku i będę was do tego bardzo namawiał, bo warto. Po roku doświadczeń
widzę ogromną różnicę, jak te owady są w pobliżu. Także wszystkich zapraszam do śledzenia i podpowiadania mi pod komentarzami, co jeszcze mógłbym zrobić, jak lepiej, a co robię źle, żeby te pszczółki, te owady pożyteczne miały u mnie jak najlepiej. Do zobaczenia.